Tajemnice polskich tradycji rozjaśnia książka Ojców Naszych obyczajem, która doczekała się nowego, poszerzonego wydania. Cztery opowiastki o kolejno obchodzonych świętach i zwyczajach następujących po sobie póry roku zostały uzupełnione gawędami z cyklu od kołyski aż po grób, odnoszącymi się do różnych okresów i wydarzeń ludzkiego życia, lat dzieciństwa. Rodzinnych posiłków, ślubów i pogrzebów. W gawędach tych słuchacze odnajdą wspomnienia własnego dzieciństwa i młodości, zapomniane dziś zabawy i zwyczaje. Książka Ojców Naszych Obyczajem napisana jest z myślą o młodym czytelniku, by mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieciństwo jego dziadków. A i starszy czytelnik ze wzruszeniem sięgnie po te pozycje. By przywołać wspomnienia szczęśliwych dni młodości. Co ważne, do książki Ojców Naszych obyczajem dołączona jest także wersja dźwiękowa części Cztery Pory roku. Dzięki czemu osoby o słabym wzroku mogą jej po prostu wysłuchać. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o niedzieli palmowej. Wiosna, moja wiosna, cóżeś nam przyniosła. Chłopakom fujareczki dziewczynom kwiateczki. Chłopakom fujareczki, dziewczynom kwiateczki. Wielki tydzień, zwany też świętym, obejmujący okres od niedzieli palmowej do wielkanocnej, to kulminacja Wielkiego Postu i najważniejsze dni w roku liturgicznym kościoła. Rozpoczynają go uroczystości stanowiące pamiątkę. Triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedzielę palmową tradycyjnie nazywano u nas także Wierzbną lub Kwietną, a o specyfice jej obrzędów religijnych i towarzyszącej im ludowej obyczajowości zdecydowało właściwie tylko jedno zdanie z Ewangelii Świętego Jana. Wielka rzesza, która przyszła na święta, gdy usłyszała, że Jezus zdąża do Jerozolimy. Nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie wołając Hosanna, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Król Izraelski. W realiach polskich ewangeliczne gałązki palmowe zostały zastąpione rodzimymi roślinami. Palmy, które dziś kupujemy do poświęcenia, mają postać ozdobnych rózek splecionych z pokolorowanych suszonych kwiatów i kłosów zbóż. Niegdyś były to natomiast wiązanki z gałązek wierzby, leszczyny, cisu, jałowca i dzikiego wina, czyli tych drzew i krzewów, które według ludowych opowieści, gdy cała przyroda pogrążyła się w żalu po ukrzyżowaniu Chrystusa, najbardziej opłakiwały Zbawiciela. Do wiązanki takiej absolutnie nie można było włączyć gałązek topoli, ponieważ o tym drzewie legendy opowiadały, że dumne i wyniosłe – nie ugięło swych gałęzi na znak żałoby po Chrystusie. Natomiast użyczyło ich, czego inne drzewa odmówiły, Judaszowi, który postanowił się powiesić. Z tego powodu listki topoli po wiek wieków muszą drżeć z trwogi przed boskim majestatem, a gałązek tego drzewa nie wolno używać do świętych spraw. Do początków XX wieku, w większości wsi polskich przestrzegano obyczaju wspólnego udawania się do kościoła na uroczystości niedzieli palmowej. Pochód gromady otwierała ciągnięta na kółkach przez najszacowniejszych gospodarzy, wyrzeźbiona w dębinie figura zbawiciela na osiołku, przed którą dzieci rzucały na drogę gałązki wieżby. Za dębowym Chrystusem, bo tak zwano ową figurę, z palemkami w rękach podążała na mszę cała wiejska społeczność. Poświęconym w kwietną niedzielę palmom przypisywano nadzwyczajną moc. Po wyjściu z kościoła, chłostano się nimi wzajemnie po łydkach i ramionach. Wierzono, że taka chłosta wypędzi z człowieka łamanie w kościach, zaś by zapewnić sobie zdrowe gardło i płuca, łykano obrywane z palemek wierzbowe bazie.